Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Dziś ogłoszenie, w cudzysłowie, konkursu, bo będę to traktował bardziej jako wymianę Waszych myśli za jakieś tam nagrody. O nagrodach oczywiście na koniec. Co trzeba będzie zrobić w tym konkursie? Zbudować moc, czyli jakiś pojazd. Może być tej wielkości, jeśli taki zbudujecie, no to wiadomo, czujcie się zwycięzcami od razu. Ale wiadomo, mniejszy też będzie jak najbardziej akceptowalny. Jeśli jego jedyną funkcją będzie uchylalna szyba, jak najbardziej spoko. Nie mam tutaj zastrzeżeń. Może być to pojazd, helikopter, samochód, łazik, skuter, co Wam przyjdzie do głowy. Jakiś pojazd kosmiczny, byleby miał jakąś funkcję ruchomą. Jakaś skrytka, jakiś bagażnik, jakaś możliwość przymocowania dodatkowych elementów. Żeby wziąć udział w konkursie, jeszcze oczywiście napiszcie pod tym filmikiem: biorę udział w konkursie. Napiszcie też przy okazji, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba na kanale, czego chcielibyście więcej, czego absolutnie nie chcecie więcej widzieć, bo już nie możecie na to patrzeć, albo jakbyście zmienili ewentualnie styl recenzji. Jeśli chodzi o termin konkursu, będzie trwał on do 15 maja. Oczywiście, jeśli wyrazicie chęć, że chcecie wydłużyć ten czas, ja absolutnie nie będę Wam utrudniał tej drogi. Czas wydaje mi się odpowiedni, ale nie wiem jak wygląda to u innych youtuberów. Być może dłuższy czas będzie lepszy. To się okaże. Wstępnie 15 maja i kończymy konkurs o północy. Czy trzeba być subskrybentem, żeby wziąć udział w konkursie? Absolutnie nie. Z tym, że jest mały haczyk. Jeśli będą dwa moce, dwóch osób, które będą na podobnym poziomie, no to oczywiście będę chciał rozstrzygnąć to w jakiś sposób. Jeśli jedyną opcją będzie wyróżnienie osoby, która jest subskrybentem, no to wiadomo, subskrybent wygrywa. Tak więc to jest ten właśnie haczyk. O, przepraszam. I co na koniec oczywiście? Czyli co mamy do wygrania? Będą to karty Ninja Go, które wpadły w moje ręce w niektórych magazynach Lego. To będzie jako dodatek do moca, który wyda mi się najlepszy. Wy też oczywiście oceniajcie pod filmikami danych osób, które biorą udział w konkursach. To też mi da jakiś obraz, co się Wam podoba i bardziej zwrócę na wówczas uwagę na takie zestawy. Trzy Command Shuttle Kylo Rena, oryginalnie zapakowane w kaczorze Donaldzie. Tak więc tutaj nic nie otwieram, wysyłam to Wam w takiej formie, w jakiej było w kioskach. Wszystko będzie wysłane priorytetem, żeby nie było lipy. I to będą, nie robiłem gradacji na pierwsze, drugie, trzecie miejsce, to będą po prostu trzy nagrody, plus do jednej dojdą karty Ninja Go dla takiej, która wydaje mi się najlepsza. Tak więc dzięki za obejrzenie odcinka, pozdrawiam, zaczynajcie działać, będę obserwował Wasze kanały, dzięki, pozdrawiam, do następnego, cześć!